Siema, siema wam wszystkim. Oczywiście na moim kanale Zwykły Dzień Kuriera, ale nie tylko. Jada własne se jada do roboty. Jest 5:30 prawie, więc po leku se tam jada. Choć jak za 20 by wyjął, też by było dobrze. No ale dobra, jada se. Powiem wam szczerze, że wczoraj był wtorek, czyli dzisiaj mamy środę analogicznie. I było tak mało roboty, że jeszcze nigdy nie miałem tak mało roboty. Skończyłem robota w sumie 10:15 bodajże. A skończyłbym chyba 9:30, no ale firmy były jeszcze niektóre pozamykane, bo od 10:00, czy tam sklepy tak naprawdę. A odbiory co? Na jednej firmie od 15:00, no to lipa trochę, nie? Ale dogadałem się z Przemkiem i z Dawidem. Dawid tam robi za rzeczy, tam miał 2 punkty i no w sumie nie bardzo było mi po drodze, więc dałem to Dawidowi, Dawid to wziął i też tam wziął na siebie jeden odbiór, ale to przeważnie koleś tam dowozi te paczki, więc nie ma żadnego problemu. A z Przemkiem rzecz się dogodał, bo on tam miał więcej, żeby mi odebrał właśnie ten odbiór o 15:00, więc też było spoko. No i 2, które mi wpadają, obdzwoniłem. To dzwoniłem właśnie do tego jednego pana, co tam ma ta firma jedna. Powiedział, że nie ma problemu, on za te paczki przywiezie na filial. W sumie mu niedaleko, nie? Więc z nim że się dogodał. Z dziewczynami, co tam paczka też im przywiozłem. Powiedział, że dzisiaj nic nie będą wysyłać, więc jutro to wszystko będą wysyłać. Więc się z każdym dogodałem i byłem w sumie koło 11:00 w domu już. Więc już nie musiałem potem po południu jechać zaś na firmę, żeby zrobić te odbiory, nie? Więc tak to właśnie wygląda. Do czego zmierzam tak naprawdę? No nie wiem, czy uwoz, czy tylko u nas, czy tylko u mnie. Jest dużo, było mało roboty, ale teraz jest dużo mniej jeszcze. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. No ale zaskoczyło mnie to, że we wtorek było tak mało, nie? A to chodzi, o to chodzi właśnie, że ten wtorek mnie zaskoczył, że było właśnie tak mało tej roboty. Ciebie, jaki ruch tu się normalnie zrobił. No i śmigam sobie tym nowym fusem, tą nową furą. Zrobiłem dokładnie 705 km, właśnie teraz skoczyło. No i sprawuje się to, no jedzie to fajnie się to odpycha. Jestem zadowolony, no bo to nowe, no wszystko co nowe jest fajne, tak? Zobaczymy za ileś tam tysięcy kilometrów, jak to będzie się hulać. Ale podejrzewam, że powinno być ok. Spróbuję coś tam może dzisiaj jeszcze nagrać z rejonu, ile roboty i w ogóle, a zobaczymy jak to pójdzie. Ogólnie temat cię poruszy, czy wy też macie właśnie dużo mniej roboty. No i ciężko się ogólnie dostosować do niektórych właśnie firm, że tak powiem, no, które mają tam późne odbiory, a trzeba długo czekać, nie? Ogólnie nie mam daleko do domu, więc teoretycznie mogę sobie jeździć do domu, ale nie chcę tego też jakoś tam mocno nadużywać i czaskać tych kilometrów, nie? Dobra, idziemy się po rozładuneczku. No i dobra, zaczynamy to. Mamy tak jak godę z samego początku filmu. Rejon mamy 43 paczki tylko. To i tak więcej niż wczoraj. Pokładałek se rejon jest 8:00 z haczykiem. Więc powolutku se jada na rejon. Od razu mina 4 stopy. W sumie 3.
bo są otwarte dopiero o 10 te firmy, czy tam sklepy. No i tak to właśnie wygląda. Nie będę się gonił, bo odbiory mnie trzymają dzisiaj. Nie pytałem się nikogo, czy mi ktoś odbierze potem, więc może jeszcze potem do Przema napisze, czy nie do rady tego jednego odebrać odbioru o 15 i sobie tam wcześniej ogarnę inne. No zobaczymy, jak się potoczy robota. No jest mało tej roboty, jest malutko tej roboty, więc przydałoby się troszkę więcej. Kurde, ucho mnie coś boli od paru dni. Przydałoby się więcej. Nawet nie chodzi tu, znaczy nie chodzi, wiadomo, że chodzi o kasa też, ale ogólnie te czekanie, kurde, na te odbiory męczą. Bo siedzisz jak ten osioł w samochodzie i czekasz, i czekasz. Jak to wygląda, no dobra, leca. Coś tam się będę odzywał, może na rejonie. I w ogóle tu na Zarzeczu mamy chyba 3-4 punkty tylko jeszcze. Jeszcze odbiór mi nie wskoczył, ten co codziennie mam, z tego co widzę. No nie mam jeszcze, odświeżę se. Wybacza. Nadal go nie ma. No ale dobra, nic nie zrobię. Jaki to ma być teraz adres? Dobra, do pani Agnieszki jademy. Więc to jakoś idzie. No i tak się boją Fordzikiem, jak widzicie. Roboty jest mało, no jest godzina 10.20, więc ja się też jakoś nie gonię, jakoś pauza se robię, tu sekaj stoja. Czy nawet ktoś mnie poprosi, żeby poczekać, czy mogę poczekać może tak trochę na niego, bo będzie za 5 minut. No to czekam, no bo kurde, mam tak mało roboty, że sobie mogę na to pozwolić, nie? Jak robiłem w GLS-ie i tam było dużo roboty 100 stopów, to wiadomo, że nie czekałem, no bo nie mogę sobie na to pozwolić. Tutaj mam mało roboty, więc czekam. No to już chyba być jakaś tu. Takie ujęcie jest dobre w ogóle. Musi być, no co? Kurde, ciężko mi ten telefon jest tu umieścić właśnie, żeby był taki widok, więc jest taki, a nie inny. Pani nie było, ale kazała przerzucić przez płot. Więc też tak uczyniłem, więc jak każą, tak robię. Wiadomo, jakby było tu jakiś płot otwarte i w ogóle to tego tak nie zrobił, no bo by było ryzyko, choć tu jest raczej spokój, tu sąsiedzi patrzą, każdy każdego pilnuje, się ktoś obcy nie kręci i tak to wygląda. Kurde, 10 do 11 to by miał tak bez problemu koniec, nie? Nie wiem, czy sobie nie skoczę na obiadek do ulubionej knajpki tutaj. Dobry smak, czy wszystko dobre, czy jakoś tak się to nazywa. Więc tam sobie skocza. Teraz jada sobie na sielawy po leku. No, tak to wygląda ten rejon. Po leku sobie jeżdża, nie gonia się, nie denerwuje się też. No ale fajnie, fajnie, ja mówię, że jest mało roboty, ale też źle. Bo kurde, trzeba czekać, żeby wolał więcej tej roboty mieć tu na tym rejonie. Podobno po wakacjach się to ma fajnie, fajnie, nawet bardzo fajnie ruszyć. Takie są prognozy. Więc zobaczymy. Tak by chciał, żeby to się właśnie ruszyło. Żeby się coś działo, żeby było więcej gonitwy, żeby było jakieś wyzwania były, kurde, w końcu, że się jakaś gonisz, znaczy gonisz. W cudzysłowiu, cudzysłów, że się gonisz. No, że się coś dzieje więcej, tak? Tak by chciał. Ogólnie kiedyś docelowo chciałby, kurde, jeździć na, może powiedzmy, że na międzynarodówce, ale z ludźmi. Z ludźmi w jakiejś tam firmie takiej transportowej, które tam ludzi odbierał spod domu i takie tam pierdołki. Takie coś by chciał. Kurde, jak tu ciasno wszędzie. No. Takie coś by się zapatrywał, no bo lubię jeździć, a to fajnie trasy, parę punktów tak naprawdę, tam gdzie ludzi trzeba zgarnąć.
dobra. Znaczy, no i dobra. Ogólnie koniec, tu już miałem 11:20. Jest 13, więc jeszcze do 15 trochę jest czasu. Przecież sobie poglądać na YouTubie. Zjadek łobiot przed chwilą sobie, więc kurde, kaj tu nawrócić. Stanął sobie tym autem. Dobra. Więc już mam tak po robocie, można powiedzieć, więc na luziku sobie nawrócę. Tu chyba ślepo droga. Tak stawałem tymi autami, że daj sobie pokój. Ogólnie mógłbym tam do kumpla zadzwonić, ale jeden kumpel mi bierze odbiór i tam będzie miał paczuszka do mnie. Może jak się tak kapną, zamówił jak sobie właśnie tak jak bateria. Rano, że jak się kap, że to jest kurde na rejonie od kumpla. Więc tak to wygląda, więc i tak poczekam. Około 15 też zjeżdżona firma i w ogóle kurde ucho mnie coś boli. Podoba mi się to, więc jadę sobie przemyć auto, bo mi kurde przed chwilą ptok obesrał, a nie chciałbym, żeby mi to mocno wyschnęło na tym lakierze. No tak, no jadę go wodą, no jedźcie, jadę go obmyć, daleko nie mam, a zawsze to trochę czas poleci, bo niby nie pada, choć te chmury to mi tak wyglądają bardziej na jakieś deszczowe niż na takie, co by miało z nich nie padać. Ale dobra, przemyję te gówna. Kurde, chyba nie wiem co żar. Pewnie te jagody takie z drzew i on potem strają tak na czerwono. Co? Ciekawe, czy puszczę ten autobus. O dziwo puszczą. W ogóle nie rozumiem tych dziokcarzy w takich lateksowych spodniach, jakby czy to ze skaju, czy z czegoś. Czy jak jest tak ciepło, 25 stopni, to się trzeba zaparzyć w tym, nie? Chyba im się tam wszystko zżyć, wszystko im się zaparzy w tym. Jak tak przyjdą do domu, przed chopem się zawlecę, to musi siedzieć, chyba że się myla. Ale no nie wiem, ani to ładnie nie wygląda, ani nic. Ale kto co lubi. Niech każdy nosi co tam chce, tak? Skąd ten autobus tu kurde jedzie? Aha, nawalili tych objazdów. Wszystkiego dobra. Nie mędza wąkciak i no właśnie tak poruszy ten temat, czy wy też tak macie, że jest mało roboty. I w ogóle nuda maksymalna. Trzeba coś z tym kurde zrobić. I w ogóle jak jest mało roboty, fajnie, bo szybko się kończy, ale co z tego jak cię wszystko przytrzymuje, kurde, znaczy odbiory, w sumie jeden odbiór tak naprawdę. I tyle, dobra, dzięki wam, że oglądaliście oczywiście ten odcinek, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania, udostępniania i zachęcam tych, którzy jeszcze nie subskrybują, żeby zaczęli subskrybować, bo 70% osób ogląda, ale nie subskrybuje, tylko 30% jest subskrybentami kanału. I w ogóle, nie wiem czy to tu, nie wiem jak tu chyba zjechać, czy to tu, ej tam nie. No, tak powiedziałem właśnie, że oglądają, ale nie subskrybują, więc zachęcam was do subskrybowania, was to nic nie kosztuje, a mnie się mordka kurde cieszę jak widzę właśnie nowych subskrybentów. I w ogóle, pozdrowcie się. Się tu kurwa tyle tych